Cześć moi kochani, witam was na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, kliknijcie czerwony przycisk na dole, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli ten film wam się spodoba, to zapraszam do kliknięcia łapki w górę. Kochani, chciałabym powiedzieć wam tak pokrótce, jak wygląda sytuacja w naszym województwie w Niemczech, czyli w Niedersachsen, z koronawirusem. I to będą takie informacje, wiecie, takie usłyszane po prostu, co ja zauważyłam i tak dalej. Dlatego, że wiem, że ten temat no, jest teraz dosyć ważny dla nas i chcę wam powiedzieć, jak to wygląda u mnie i jak to wygląda mniej więcej no, w naszym mieście, jak ludzie do tego podchodzą. W tyle Lili, Lilu. Ciao. Także. Jeżeli interesuje was to, jak zrobiłam tę fryzurę, chociaż ona nie wyszła piękna i niestety nie udało mi się jej wykonać tak, jak powinna wyglądać, no ale mam za krótkie włosy, to wstawię wam odnośnik na górze do tego filmu, bo jest to wyzwanie, które podjęłam z kanału Stylizację, także zachęcam was do obejrzenia. A tymczasem, jak wygląda sytuacja u nas, jeżeli chodzi o koronawirusa? Powiem wam szczerze, że przestałam już śledzić te informacje w internecie, informacje, które podają media, bo bardzo dużo było już fake newsów, informacji, które są nieprawdziwe. Także, jeżeli chodzi o nasze miasto, o województwo Niedersachsen, zauważyłam, że ludzie bardzo mało przejmują się tym koronawirusem. Wydaje mi się, że dużo mniej niż w Polsce, a tutaj już osoby chore liczone są w tysiącach. Z tego co ja słyszałam, mamy już ponad 14 tysięcy osób chorych, ale słyszałam to kilka dni temu, nie jestem pewna, jak to wygląda teraz. Powiem wam szczerze, że słyszałam, bo ja sama już od jakiegoś tygodnia nie wychodzę z domu, staram się wychodzić tak raz na tydzień na większe zakupy, uzupełnić zapasy, a nie chodzić sobie po jakieś pojedyncze rzeczy do sklepów, także nie wychodzę z domu, jedyne co to czasem wyjdę na ogród tak naprawdę i powinnam dzisiaj wyjść na spacer, ale no, jak widzicie, nagrywam dla was filmy. Tak więc z tego co słyszałam, to ludzie tutaj, wiecie, jeżdżą sobie grupowo na rowerach, przysiadują sobie gdzieś na ławkach, chodzą sobie na spacery, także nie jest to tak poważnie brane jak w Polsce, mimo że w Polsce tych przypadków jest dużo mniej, także to mnie strasznie dziwi, ale no Niemcy mają jakoś na to, wiecie, wywalone. Jakiś czas temu, myślę, że z 2 tygodnie temu byłam w sklepie Netto i kasjerka obsługiwała mnie w rękawiczkach i to było ok. A tydzień temu byłam w Kauflandzie i w Kauflandzie pracownicy nie byli w rękawiczkach, co jest dla mnie dziwne i niezrozumiałe, bo jednak tam jest kontakt z ludźmi non-stop, więc nie mieli rękawiczek, za to kasjerzy mieli wydzielone linie odstępu między klientami. Było to około 1,5 metra i przed sobą przy kasie mieli szybę, ala szybę, bo to była pleksa i to była ich cała ochrona. Nie mieli maseczek, nie mieli rękawiczek, co mnie strasznie, strasznie dziwiło. Ja sama poszłam w rękawiczkach do sklepu, mam jeszcze taki mały zapas rękawiczek i powiem wam, że ludzie strasznie dziwnie się na mnie patrzyli, jakbym ja była jakaś dziwna, że ja założyłam rękawiczki i co strasznie mnie zdziwiło, to to, że nikt nie miał rękawiczek na sobie. Widziałam tylu klientów, mijałam tyle osób w Kauflandzie, a i tak byłam w godzinach wieczornych i nikt nie miał rękawiczek. A jeżeli chodzi o maski, to maski nie widziałam jeszcze u ani jednej osoby. Chociaż no tak jak mówię, ja już teraz nie wychodzę z domu, ale będąc na zakupach, ani jedna osoba nie miała maski. Ja ostatnio odkryłam, że mam maseczki. I wiecie co, ja myślałam, że ja nie mam, ja nawet nie myślałam o tym, wiecie, nawet się nie zastanawiałam, czy ja mam maseczki, czy jest mi to potrzebne, bo ludzie niby mówią, że to nie chroni. Oglądałam wiele tam, wiecie, filmów i tak dalej i wszędzie jest mówione, że te maseczki wcale nie chronią, jeżeli jesteś zdrową osobą, chronią tylko jeżeli jesteś chory i żeby nie przenosić tego na inne osoby. Po czym okazuje się, że maseczki również chronią, więc teraz tak naprawdę
już sama zgłupiałam. Wydaje mi się, że po prostu te wcześniejsze informacje to były albo fake newsy, ale też słyszałam, że mogły to być informacje spowodowane przyczynami ekonomicznymi, czyli tym, żeby po prostu nie wykupować tych maseczek w masowych ilościach, tak jak teraz ludzie wykupują papier toaletowy i inne tego typu rzeczy, żeby po prostu te maseczki były też dla lekarzy i dla osób, które ich dużo bardziej potrzebują niż po prostu my. Ale ostatnio znalazłam maseczki w swoich zasobach, których mam nawet dosyć sporo, i to są maseczki z czasów, kiedy robiłam paznokcie. I wiecie, no jednak ten pył leci do ust, także zakupiłam sobie takie maseczki. No szczerze mówiąc, jeszcze ani razu ich nie użyłam, bo ani razu teraz nigdzie nie wychodziłam, więc tak to wygląda, ale cieszę się, że jestem zabezpieczona, bo wiem też, że na przykład no, moja rodzina zamawiała sobie maseczki z internetu, te wielorazowe do prania, i ogólnie jest problem, żeby coś takiego sobie zamówić, więc cieszę się, że to mam, chociaż i tak staram się z domu nie wychodzić, tak jak powiedziałam. No i tak to wygląda, więc powiem wam, że tak, no siedzę sobie w domu, staram się nie wychodzić, kwarantanna trwa, powiem wam, że czasami nawet już, wiecie, jak ten, tak sobie myślę, że każdy ten dzień wygląda praktycznie identycznie, wstaję, robię to, co muszę zrobić po kolei, i tak naprawdę ostatnio bardzo wzięłam się za Instagrama i za nagrywanie dla was właśnie na YouTube, także mam nadzieję, że się cieszycie, bo tych filmów jest więcej, ale naprawdę te dni zaczynają wyglądać bardzo podobnie i też wiem, że powinnam zacząć się uczyć niemieckiego z powrotem, dlatego że od tych 2 tygodni, bo chyba około 2 tygodnie już mam kwarantannę, nie uczyłam się w ogóle niemieckiego, nic nie oglądałam po niemiecku i tak dalej, a jednak zaraz przyjdzie ten czas, że ta kwarantanna się skończy, będzie trzeba wrócić do szkoły, a ja nic się nie nauczyłam, także czas się też i za to wziąć. Dajcie znać, jak wy spędzacie waszą kwarantannę, czy wy siedzicie w domach, jak u was w mieście ludzie traktują tego koronawirusa, czy jest już powaga sytuacji, jeżeli chodzi o noszenie rękawiczek i masek. Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni, że chronicie się, że jesteście zdrowi, że staracie się nie przebywać między ludźmi, jeżeli już wychodzicie, to gdzieś, gdzie ludzi nie ma. Taki mały update, jeżeli chodzi o koronawirusa. Zajrzyjcie do moich innych filmów, zajrzyjcie też na Instagrama Marta w Niemczech, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnych filmach.